Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Może tak będzie lepiej. Proszę Państwa, na podstawie artykułu 20 ustęp 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym na dzień dzisiejszy została zwołana 46. sesja 8. kadencji Rady Gminy Mioradz. Proponowany porządek posiedzenia. Otwarcie obrad. Punkt 2. Stwierdzenie prawomocności. Punkt 3. Przyjęcie porządku obrad. Punkt 4. Przyjęcie protokołu z 45. sesji. Punkt 5. Informacje i komunikaty przewodniczącego Rady. Punkt 6. Informacje wójta gminy o pracach między sesjami. Punkt 7. Informacje przewodniczącego w sprawach interpelacji i zapytań. Punkt 8. Uchwały. Pierwszy projekt uchwały. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Kończewice. Drugi projekt uchwały, podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023, zmiana trzecia. I trzeci projekt uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Mioradz na lata 2023-2039. Punkt 9, wolne wnioski i oświadczenia. Punkt 10, zakończenie obrad. Witam Państwa bardzo serdecznie na dzisiejszych obradach. Witam Pana Wójta, witam kierowników komórek. Witam Pana Radcę Prawnego. Proszę Państwa, na podstawie listy obecności na 15 radnych, dzisiaj obecnych na posiedzeniu jest 15 radnych, także możemy prawomocnie podejmować decyzję. Przechodzimy w takim razie do punktu trzeciego, przyjęcie porządku obrad. Czy ktoś z Państwa ma uwagi do porządku obrad? Tak, proszę Panie Radny, już momencik, udzielę Panu głosu. Proszę bardzo. Dziękuję Panie Przewodniczący. Dzień dobry Państwu. Chciałbym złożyć wniosek o usunięcie z punktu 8 uchwały projektu uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Kończewice. Całą sytuację omówiliśmy przed chwilą na komisji wspólnej, także to jest mój wniosek. Dziękuję. Dziękuję. W takim razie przegłosujemy. Czy jesteśmy gotowi do głosowania? Dobrze. Kto z Państwa jest za proponowaną zmianą w porządku obrad, czyli usunięcie z porządku obrad na dzisiejszą sesję punktu 8a? Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Kończewice. Zaczynamy głosowanie. Dziękuję. 14 głosami i 1 przeciw. Wniosek pana radnego Muchy został przyjęty. Czy jeszcze jakieś inne uwagi co do proponowanego porządku na dzień dzisiejszy? Nie widzę. Dziękuję. Przechodzimy do punktu 4. Przyjęcie protokołu z 45. sesji. Czy ktoś z Państwa ma uwagi co do protokołu? Nie widzę. Dziękuję. Przechodzimy do punktu 5. Informacje i komunikaty przewodniczącego Rady. Nie ma dla Państwa żadnych informacji. Przechodzimy do punktu 6. Informacje wójta gminy o pracach między sesjami. Proszę Panie Wójcie, może Pan na siedząco już głośnik. Witam serdecznie, Szanowna Rado, pracownicy urzędu, Pan Mecenas, Pana Sołtysa również witam. Praca wójta między sesjami od 7 marca, spotkanie kabaretowe, tak zaczyna się praca wójta między sesjami od spotkania kabaretowego. Dzień Kobiet obchodziliśmy w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu. Bardzo fajne spotkanie. 9 marca spotkanie w sprawie Żuławskiego Obszaru Funkcjonalnego. Cały czas trwają prace nad tym obszarem. Bardzo dużo korzyści zapowiada się z tytułu obecności w tym
w tej dużej samorządowej rodzinie, także jeżeli byłyby wysyłane do radnych również jakieś fiszki związane z tym, aby brać udział przy pracach związanych z tworzeniem strategii, to bardzo gorąco zachęcam. Już jesteśmy w sumie na prawie na końcówce już tworzenia tego wszystkiego. Nawet już niedługo będzie można aplikować o środki. Więc tam takie rzeczy jak chociażby infrastruktura techniczna, ścieżki rowerowe, tożsamość społeczna, bioróżnorodność, naprawdę bardzo wiele ciekawych pomysłów, które na przyszłość tak naprawdę gminy Miłorad. Spotkanie z seniorami w Jeziornej Osadzie, bardzo dużo ciekawych spotkań w ogóle dzieje się dzięki temu, że jesteśmy, no dzisiaj jesteśmy, gościmy w obiekcie domu seniora, więc dzięki temu, że seniorzy są na naszym terenie, bardzo wiele ciekawych rzeczy dzieje się z tą grupą społeczną i mieliśmy przyjemność razem z panem dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu być zaproszeni na takie spotkanie obiadowe w Jeziornej Osadzie. Bardzo miłe, pogadaliśmy o ewentualnych potrzebach gminnego domu seniora. Notabene później z seniorami będę mówił dalej. Wybraliśmy się jednak nawet na Żuławski Festiwal Smaków Wielkanocnych. Spotkanie z mieszkańcami pogorzałej wsi. Bardzo ciekawe spotkanie, muszę powiedzieć. Chyba z całego mojej kadencji jednej i drugiej chyba najciekawsze, jeżeli chodzi o obecność mieszkańców, to frekwencja na poziomie 70% jak nic. To jest bardzo miłe. Mówię, pierwszym razem przyszli zobaczyć, jak wygląda nowy wójt, później ich nie było i dopiero teraz przyszli, jak sprawa dotyczyła rzeczywiście bardzo poważnej rzeczy. Ale sprawę udało się w miarę szybko załatwić. Myślę, że nawet jeżeli nie wszyscy, to chociaż 50% jest zadowolone. Konsultacje społeczne w miejskim obszarze funkcjonalnym, to miejski obszar funkcjonalny, miasto Malbork, Sztum. Tutaj również wpisane dwa projekty, ścieżki rowerowe, już nie pamiętam co, czy mieszkanie chronione, czy już tego jest naprawdę tak dużo, że na dzień dzisiejszy nie jestem w stanie odpowiedzieć we wszystkich, staram się brać udział i jest tego dużo. Również 13 marca spotkanie w Polchozie z panem prezesem, pan Szymański, tak na nazwisko. Przyszłość współpracy z gminą Miłorad na terenie należącej do własności Polchozu. Są firmy dwie, które chciałyby instalować wiatraki zgodnie z obowiązującymi teraz normami. No i taka rozmowa o współpracy i przyszłości współpracy z firmą Polchoz. I to samo, co wcześniej, czyli następne spotkania dotyczące tworzenia się nowych strategii. Obszar metropolitalny, Gdański Obszar Metropolitalny. Jak wiecie państwo, jesteśmy członkami Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego, jest częścią metropolii. Tam również mamy przewidziane środki finansowe, już zapisane numeratywnie, to jest ponad 2,5 miliona złotych. Tam miałyby powstać zabezpieczenia przeciwpowodziowe, czyli sygnalizacja mieszkańców dotycząca bezpieczeństwa przeciwpowodziowego i nie tylko, czyli w każdej wiosce miałby być taki jakby komunikat, tak, o zbliżającym się zagrożeniu oraz mieszkania chronione, czyli takie tworzyć będziemy mieszkania dla osób w potrzebie, taki krótko mówiąc. To tam przewidujemy takie zadania. Myślę, że jeszcze inne, jeżeli byłyby spady finansowe, to tam jeszcze w inne zadania infrastrukturalne też jesteśmy wpisani, ale te, które mamy dzisiaj zabezpieczone środki, to na te dwa zadania na pewno, więc to cały czas staramy się konsultować i przewijać. A tam wiadomo, mała retencja i bioróżnorodność to jest praktycznie we wszystkich. 14 marca mieliśmy kontrolę Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w urzędzie oraz spotkanie w Prabutach KZN Pomorze. Tam podejmowaliśmy uchwałę dotyczącą sprzedaży działki z bonifikatą gminy Miłorad, podbudowę mieszkań, no mieszkań szeregowych. 15 marca spotkanie z projektantem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. To już było ogarnięcie koncepcji,
wyglądu, dostosowania dla osób niepełnosprawnych, przyszłość tego obiektu, który mamy dzisiaj, kreuje się tak, że on nie jest dostępny dla osób niepełnosprawnych. Na przykład osoby niepełnosprawne ruchowo nie są w stanie dostać się na piętro, także pojawiają się środki i możliwości i konieczności realizacji zadań związanych z dostępnością do urzędu. Tym samym też tworzy się projekt już tak naprawdę Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, który miałby być dobudowany do naszego urzędu gminy z tyłu, tam od zaplecza, gdzie planowany był robić parking. Tam była też dzierżawa na ogródek. Dzierżawa została zerwana przez dzierżawcę i stoi to odłogiem. Stąd ten pomysł również. Spotkanie w Lichnowach. Takie spotkanie z kolegą wójtem dotyczącej możliwości przyszłości współpracy między naszymi gminami. Jesteśmy komunikacyjnie ze sobą związani i nierozerwalni. Myślę, że taka współpraca byłaby czymś korzystnym zarówno dla gminy Lichnowy, jak i gminy Miłoraz. My dzięki współpracy moglibyśmy dostać dostęp do ośrodków PKP. A im możemy zaproponować naszą współpracę. I to tak. No taka rozmowa, myślę, że może jest to dobry kierunek. W sumie jesteśmy najbliższymi sąsiadami. 18 marca OSP sprawozdawcze roczne w Kończewicach, tydzień później w Miłoradzu. Myślę, że strażacy nie mają na co narzekać, że tak powiem, mają teraz tłuste lata, jeżeli chodzi o rozwój Ochotniczej Straży Pożarnej, zarówno awanse na wyższy szczebel ochotnictwa, jeżeli to tak można nazwać, bo to już Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy oraz mnóstwo doposażeń przez ostatnie lata dzięki przychylności Rady Gminy i ciężkiej pracy mojego urzędu spowodowały, że teraz nie mamy się czym wstydzić i tak naprawdę widać zaangażowanie chłopaków, bo jak jest czym wyjechać, to myślę, że też znajdzie się komu. Od 20 do 24 marca byłem na urlopie, ale 21 byłem w urzędzie, bo miałem spotkanie z firmą WPD Poznań, która cieszy się bardzo serdecznie z decyzji Rady, że podjęliście Państwo uchwałę dotyczącą możliwości przystąpienia do opracowania studium. Myślę, że za chwilę wpadnie wniosek tego, żeby uchwalać też plan, aczkolwiek jeszcze czekają wszyscy na przepisy szczegółowe dotyczące możliwości tego wprowadzania farm wiatrowych i będzie można podejmować prace dotyczące studium. Zobaczymy, na pewno jakieś spotkanie z firmą jeszcze jest potrzebne, żeby pomyśleć o jakichś gratyfikacjach, takich jak my to mamy w zwyczaju, typu sport, tudzież kultura, jakieś inne. Zakończyła się kontrola oczyszczalni ścieków 27 oraz spotkania również w sprawie zintegrowanych programów terytorialnych dla MOF-u. To również 27. 28 narady projektowe dotyczące osiedla w Kończewicach, tam już kończy się, w zasadzie już jest złożone na pozwolenie na budowę. Do końca tygodnia zostanie ogłoszony przetarg na realizację zadania związanego z budową komunikacji na osiedlu w Kończewicach wraz z budową kanalizacji deszczowej i całej reszty oraz ostatni etap budowy osiedla w Miłoradzu. Także myślę, że też długo oczekiwany przez mieszkańców, bo słyszałem już pogłoski, że wójt już zapomniał o tym ostatnim bloku, jedynym. Nie, tam jeszcze są plany, żeby to wszystko zrobić dookoła. Komunikacyjnie, żeby to było tak już jak ma być, bo tam jest szerszy plan na to. Podpisany 29 akt notarialny, czyli działka już jest sprzedana do SIM-u w Malborku. No już będziemy mieli podatnika na to, na ten plac buraczany, który w ciągu chyba tygodnia czy dwóch musi się opodatkować. 30. Już zmierzam do końca. 30 marca miałem spotkanie na moje życzenie, ponieważ bardzo dużo dzieje się na Krajowej 22.
mieszkańcy są już pomału pełni obaw, bo coraz więcej jest rozkopane, czy to nie zostanie, że tak powiem, zwyczajem Zawisły pozostawione, ale nie. Nie wszystko idzie zgodnie z planem, są w terminach. U nas problemy pojawiają się i drżą mieszkańcy, chociażby Bystrza, dotyczące objazdu, który wynosiłby praktycznie 24 km dookoła, żeby dojechać, chociażby przewieźć dzieci do szkoły, to do szkoły w Kończewicach. To jest ogromny problem i tutaj forsuje mój pomysł realizacji bocznej drogi polnej, która jest, taki skrót do kościoła to się nazywa. I realizuje, żeby tamtędy, forsuje, żeby tamtędy można było przejeżdżać i jest to brane mocno pod uwagę. Mówili, żeby nie mówić, ale może wywoła to burzę i więcej zapytań, to będę wiedział więcej, o czym mam mówić. Jest cień szansy, taka mała luka, że w ogóle nie będą zamykać tych skrzyżowań, że poradzą sobie z pracami, które są w takim systemie, jak jest, że zostawią to otwarte albo zrobią tylko wahadełko i w tą lukę trafiam. I staram się być na tyle precyzyjny, żeby to wyszło tak, żeby mieszkańcom Kończewic jak najmniej utrudnić życie zwiększonym taborem, a mieszkańcom Bystrza umożliwić no, łatwiejszy dostęp do ośrodka zdrowia, do szkoły, do sklepu, bo to tak ma wyglądać. Stałem się jednym ze stałych członków komisji przy tej budowie, które odbywają się dwa razy w dwie środy każdego miesiąca przy starostwie w Tczewie. Także jeżeli byłyby jakieś takie pytania, uwagi, tam jeden z rolników zainteresowany mocno już mi złożył pewne uwagi, więc jak mam to z takim bagażem lecę. Podobnie było przy projektowaniu też. Prosiłem, żeby składać jak najwięcej uwag, pytań. Starałem się wszystkie, które mi się udało przeforsować, więc jestem waszym delegatem w tej sprawie. Jeżeli chodzi o przetargi, ogłosiliśmy kilka przetargów. Trwający przetarg to jest przetarg na boisko wielofunkcyjne w Kończewicach z bezpiecznej nawierzchni. Otwarte zostały już przepompownie, drugi etap, czyli zrealizujemy za chwilę wszystkie przepompownie, które wymagały realizacji na terenie gminy Miłoraz. Projekt realizowany będzie jeszcze po zakończeniu kadencji, ale już podpisany zostanie teraz, więc a wymiana armatury, pomp, przepompowni, wymiana dmuchaw na oczyszczalni i tak dalej, i tak dalej. Bardzo dużo zresztą Państwo mogliście to poczytać. Cieszę się bardzo z tego, ponieważ zostawione to zostało tak sobie i eksploatowane. Wszystkie urządzenia techniczne, które się poruszają, ruszają, wymagają ciągłych zmian. Na to nas nigdy nie było stać. Okazało się, że mamy fajne dofinansowanie i można to zrobić. Finansowanie kajaki otrzymaliśmy, tak, teraz jest już przetarg otwarty, trzymamy go w tak zwanego związaniu z ofertą. Dostaliśmy z, ojej, zawsze mam problem jak oni się nazywają, ale dobra, z marszałkowa, pieniądze, które pomogą nam to zrealizować na prośbę naszą, bo jesteśmy jednak członkiem dużego partnerstwa w tych kajakach. Nowy Dwór, Malbork, Stare Pole zrealizowały już swoje zadania, a Skorek czekał i też się oni już nie mogli doczekać, kiedy to zostanie zrealizowane, bo musi zacząć płynąć proces i czas eksploatacji tego do rozliczeń. Nasze dofinansowanie wynosi 85%, więc jestem z tego dumny. Czasami warto poczekać, nie lecieć na wariata. Można z tego mieć mnóstwo korzyści. Dodam tylko, że najbardziej korzystny chyba Malbork zbudował to 50-50. Także. Piszemy teraz jeszcze przetarg do końca tygodnia osiedle Miłoraz-Kończewice, to co mówiłem. No i OSP samochód po dzisiejszych uchwałach, które Państwo pewnie przychylnie podejmiecie. Złożyliśmy wnioski do Polskiego Ładu Zabytki, ponieważ taki się pokazał. Złożyliśmy na 1 900 000. Polski Ład na Zabytki to jest możliwość 98% dofinansowania. Złożyliśmy na te zabytki, na które tak naprawdę księża nam wysłali pomysły na naszą prośbę oraz na pogorzałą wieś, na świetlicę, bo tam też
konserwator zabytków już dawno, dawno mówił, że wymaga ona pewnych prac, więc tu widzimy pewną szansę na poprawę zarówno naszego majątku, jak i prace związane z zabytkami, które są nasze wspólne tak naprawdę, czyli świątynie to Kończewice, Montowy Wielkie, Pogorzała Wieś, nie pamiętam, tam jeszcze ktoś tam składał. Złożyliśmy Polska na Sportowo do Ministerstwa Sportu. 170 tysięcy na działania właśnie związane z seniorami, wszystkimi grupami społecznymi, bo to są zadania sportowe dla najmłodszych, aż po seniorów, czyli senioriadę, którą mamy w planach zrealizować z tego pomysłu. Jakoś jesienią chyba, bo to taki czas senioralny chyba. I co już było mówione dzisiaj na komisji, dostaliśmy pieniążki z LGD-u my dostaliśmy Młodzi dla Żuław, to jest stowarzyszenie, które pracuje przy Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu, 120 tysięcy. Dwie imprezy w czerwcu Miłorac, we wrześniu Kończewice. To taka odpowiedź, że nic się nie dzieje w Kończewicach, tylko wszystko w tym Miłoradzu, a to tylko dlatego, że tylko tam była infrastruktura techniczna, która gdzieś tam minimalizowała nam koszty, a że można było pozyskać większe pieniążki i w Kończewicach również należy się troszeczkę igrzysk, to niech i tam się odbędą. To wszystko, dziękuję. Dziękuję panie wójcie za wyczerpującą informację. Przechodzimy do punktu 7. Informacja przewodniczącego sprawy interpelacji i zapytań. Proszę państwa, w dniu dzisiejszym na moje ręce pani radna Sadowska złożyła interpelację do pana wójta za pośrednictwem przewodniczącego. Pozwolę sobie odczytać. W imieniu własnym oraz mieszkańców sołectwa Montowy Małe zwracam się do wójta gminy Miłorac i rady gminy Miłorac o rozpatrzenie możliwości zaopatrzenia mieszkańców gminy Miłorac w ciepło w sposób zbiorowy i ekologiczny. Uzasadnienie. W ostatnim czasie wzrosły drastycznie ceny węgla oraz innych materiałów opałowych. Skutkuje to dla mieszkańców gminy wysokimi rachunkami oraz znacznym poziomem pauperyzacji rodzin. Branża energetyczna przeżywa ostatnio bardzo trudny okres. Planowany zakaz palenia węglem zbiegł się z utrudnionym dostępem do paliw związany z agresją Rosji na Ukrainę, która pociągnęła za sobą niepokój na globalnym rynku i konieczności poszukiwania nowych dostawców energii. W Polsce wciąż działa ponad 5 milionów niskiej klasy pieców na paliwo stałe, a ich użytkownicy w obliczu trudności w dostępie do paliw i ich rekordowo wysokich cen posuwają się do palenia śmieciami lub marzną w nieogrzewanych mieszkaniach. Na podstawie artykułu 96 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku w sprawie ochrony środowiska sejmiki wojewódzkie mogły wprowadzić uchwały w celu zapewnienia poprawności jakości powietrza w rejonie. Tego rodzaju rozporządzenia określają dopuszczalne rodzaje i jakość paliw używanych do ogrzewania oraz informacje, do kiedy można palić w tzw. kopciuchach. Uchwały wprowadzają też ograniczenia czasowe, obszarowe i związane z rodzajem instalacji grzewczej, rodzaju lub jakości stosownego paliwa. Zamiary rządu w skali ogólnopolskiej zawiera Krajowy Program Ochrony Powietrza określający, do kiedy można palić węglem. Dla miast jako datę graniczną wyznaczono rok 2030, dla wsi 2040. Ostateczne terminy określone nie oznaczają, że wszędzie rezygnacja z węgla kamiennego nastąpi dopiero wtedy. Zakaz palenia węglem oznacza docelowo całkowite rezygnację z węgla kamiennego, generujący więcej zanieczyszczeń węgiel brunatny już od dłuższego czasu jest zakazany w instalacjach o mocy powyżej 1 MW. Przepisy środowiskowe w ustawie o odpadach regulują również kwestie związane z paleniem w domowych piecach śmieciami oraz mokrym drewnem, za co grozi kara grzywny do 5000 zł. Zakaz palenia węglem rodzi pytania o najlepszy sposób ogrzewania domów. Opcji jest sporo, gdyż do wyboru indywidualnego odbiorcy są kotły olejowe, piece gazowe i ogrzewanie elektryczne, pompy ciepła wspierające instalację fotowoltaiczną oraz ciepło pozyskiwane przy produkcji energii
elektrycznej w biogazowniach jako najbardziej ekologiczne rozwiązanie. Decyzja o zaprojektowaniu sieci doprowadzającej ciepło do miejscowości w gminie Miorac z ekologicznego źródła, jakim jest biogazownia, może być zapoczątkowanie wykonaniem dokumentacji pozwalającej na złożenie wniosku o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego wraz z partnerem projektu podpisane umowy o dofinansowaniu z właścicielem elektrowni biogazowej oraz podpisanie umowy na sprzedaż energii cieplnej. Sieć wykonana z możliwością przyłączenia nowych użytkowników dałoby duże możliwości rozwoju infrastruktury mieszkaniowej w naszej gminie. Uzyskane efekty, wpływ inwestycji na lokalną społeczność to wyłączenie z eksploatacji pieców opalanych węglem, które emitują obecnie znaczne ilości CO2 do atmosfery, funkcjonowanie nowoczesnego, wydajnego systemu cieplnego, czyste powietrze zmniejszające ilość zanieczyszczeń wprowadzonych do powietrza, oszczędności w opłatach za ciepło z możliwością zmiany na korzystniejsze stawki przy zwiększeniu ilości odbiorców. Kolejne lata są naznaczone dużą niepewnością. Z jednej strony wchodzą w życie ekologiczne ograniczenia palenia węglem, z drugiej w trosce o bezpieczeństwo energetyczne rząd wprowadza dopłaty do zakupu węgla i zawiesza normy jego czystości. W naszej gminie powstają domy, planowana jest budowa nowych. Jakie są więc oprócz węglowego opalenia możliwości ich ogrzewania? Mieszkańcom pozostaje mieć nadzieję, że samorząd lokalny wprowadzi własny, innowacyjny projekt zaopatrzenia w ciepło mieszkańców gminy, a zakaz palenia węglem pomoże w poprawie jakości powietrza. Sołectwo Motowy Małe może stać się pionierem pilotażowego programu zaopatrzenia w ogrzewanie w istniejącej na terenie sołectwa biogazowni. W związku z tym proszę o odpowiedź na pytania. W jaki sposób można pozyskać dofinansowanie na sieć ciepłowniczą i przyłączenie mieszkańców sołectwa Motowy Małe do istniejącej biogazowni i czy mieszkańcy sołectwa mogą liczyć w tej kwestii na pomoc włodarzy gminy? Drugie pytanie, czy w związku z wcześniejszymi zapytaniami z mojej strony oraz pisma skierowanego ze strony mieszkańców sołectwa Motowy Małe w sprawie przyłączenia do istniejącej biogazowni podjęto już ze strony Urzędu Gminy Miorac jakiekolwiek kroki mające na celu rozpoznanie możliwości pozyskania środków na taki projekt i jego wdrożenie? I trzecie pytanie, czy władze gminy mają może w planach uruchomienie projektu zapewnienia ogrzewania zbiorowego dla mieszkańców gminy Miłorac? Podpisała radna Sadowska. Przekażę tą interpelację dla pana wójta. Proszę państwa, innych interpelacji i zapytań nie było. W takim razie przechodzimy do punktu 8 uchwały. Oddaję głos panu wiceprzewodniczącemu. Dziękuję panie. Czy nie? Proszę. Dziękuję panie przewodniczący. Mamy tylko dwa projekty uchwał. Pierwszy projekt w sprawie zmian w budżecie gminy Miłorac na rok 2023, zmiana trzecia, analizowany i omawiany nie tak dawno przez panią skarbnik, ale jeżeli ktoś chciałby jeszcze o coś zapytać, to bardzo proszę. Nie widzę. W takim razie możemy przejść do głosowania. W wyniku głosowania projekt uchwały jednogłośnie stał się uchwałą. I ostatni projekt uchwały na dzisiejszej sesji w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Miłorac na lata 2023-2039. Projekt dostosowany do aktualnej sytuacji budżetowej gminy, także omówiony przez panią skarbnik. Jeżeli ktoś chciałby zabrać jeszcze głos, proszę. Nie widzę, w takim razie przejdźmy do głosowania. W wyniku głosowania projekt uchwały jednogłośnie stał się uchwałą. Dziękuję panie przewodniczący, daję panu głos. Dziękuję. Coraz szybciej nam te uchwały, kolokwialnie mówiąc, idą. W takim razie przechodzimy do punktu 9. Wolne wnioski i oświadczenia. To czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos? Już momencik, najpierw radny Łukasz, już momencik.
Już można? Proszę. Chciałam się spytać, ponieważ na ostatnim naszym spotkaniu była mowa o złożony przeze mnie wniosek o dofinansowanie kursu autobusu porannego do Malborka. Chciałabym się dowiedzieć od pana wójta, na jakim etapie są rozmowy z przewoźnikiem, czy taki autobus się pojawi. No nie ukrywam, że mieszkańcy czekają na ten autobus. To jest ten autobus, który miał być po piątej, miał dojeżdżać do Malborka przed szóstą. Tak. Wiem, no to jest zapytanie. Tak? No właśnie, pani radna, chciałem zwrócić uwagę, że jest to zapytanie. Jesteśmy wolnym wnioski oświadczenia. Także... Ciężko mi się wstrzelić. Nie, blok uchwał, panie wójcie, już jest za nami. Jest to zapytanie. Chciałby pan ad hoc udzielić odpowiedzi? No nie ma, czy... wiele odpowiedzi, nie ma pani kierownik i niestety nie ma takiej wiedzy. Byłem na urlopie, a teraz jak wskoczyłem do góry, dużo wyjazdowych, więc musieliśmy się podzielić taką pracą. Dobrze, czyli uznajmy, że odpowiedź udzielimy pisemnie pani. Potraktujmy to, że było to zapytanie. Także udzielimy odpowiedzi. Proszę pan radny Słotwiński. Tak, dzisiaj sporo pan wójt powiedział o Ochotniczej Straży Pożarnej. Ja z tego miejsca jako strażak ochotnik chciałbym bardzo serdecznie państwu radnym, panu wójtowi podziękować właśnie za wsparcie w rozwoju, bo często tak sobie mówimy, że jeżeli mamy klucz, to możemy otworzyć te drzwi. A na pewnej wizycie w gabinecie lekarskim usłyszałem, że inwestycja we własne zdrowie jest najlepszą inwestycją, a bezpieczeństwo to jest nasze zdrowie, zdrowie mieszkańców. Także jest to bardzo dobra inwestycja w ochotnicze straże i jest przez nas strażaków zarówno z Ochotniczej Straży Pożarnej w Kończowicach, jak i z Miłoradza bardzo zauważona i dlatego te bardzo dziękuję. Dziękuję. Już momencik. Proszę teraz, panie radny, do mikrofonu. Dobra. Ja chciałem tu poruszyć sprawę, bo tu się o tym nie mówi u nas. 28 kwietnia wchodzą w życie przepisy, że każdy budynek będzie musiał posiadać świadectwo energetyczne budynku właśnie. Jest coś takiego. Czy na terenie gminy u nas będą na ten temat jakieś informacje, kto będzie musiał to robić, ile to będzie kosztowało, w jakim terminie to będzie musiało być zrobione. Ja bym chciał, żeby takie informacje były właśnie gdzieś, jakieś ogłoszenia nastąpiły w tej sprawie. No informacje są ogólnodostępne, wydaje mi się. No ale nie każdy ma internet i nie każdy do internetu zagląda. No dobrze, widzę, że pan wójt zapisał sobie. Czy jeszcze chciałby ktoś zabrać głos? Proszę panie radny, momencik tylko. Udostępnię panu głos, proszę bardzo. Ja tak stricte do pana wójta, chociaż zgłaszałem wcześniej. Mamy tutaj problem w naszej miejscowości na skrzyżowaniu do Miłoradza przy byłej zlewni mleka. Ubytek taki niesamowity, ja tam spuściłem wodę, ale to nic nie dało. Zgłosiłem to przez Jurka Balika, on interweniował do zarządu powiatu, do dróg i do dnia dzisiejszego nie ma żadnej odpowiedzi. Dziękuję. To też mogło być w sumie w punkcie zapytania. Już momencik, proszę bardzo. Jeszcze chciałam przypomnieć, nie wiem czy w Miłoradzu było kiedyś takie okrągłe lustro na skrzyżowaniu. To lustro jest owszem nadal na skrzyżowaniu, ale leży po prostu koło skrzyżowania po wichurach. No i tak właśnie informacja taka. Można byłoby z powrotem je tam umieścić.
Dziękuję. Czy jeszcze jakieś wolne wnioski, oświadczenia? Nie widzę. W takim razie pozwólcie Państwo, że w imieniu swoim, jak i całej Rady złożę mieszkańcom najserdeczniejsze życzenia z okazji zbliżających się świąt. W szczególności życzę spokoju, mokrego śmigusa dingusa i wszystkiego dobrego. Także jeżeli nie ma innych wolnych wniosków, przechodzimy do punktu 10, zakończenie obrad. Dziękuję Państwu za udział i aktywność.